Mistrzostw Polski młodzieżowych. Poprzedniej w pierwszej rundzie Polonia zajęła drugie miejsce, ulegając tylko zawodnikom z Torunia. Dzisiaj Apator nie jeździ, ma przerwę. Czy to oznacza, że na swoim torze bydgoszczanie odniosą zwycięstwo? Uważam, że pozostałe zespoły też są jeździć i będą walczyły. Uważam, że jeżeli Darek Patynek pojedzie na swoim poziomie, jak Malak i Ryczek, uważam, że jest szansa powalczyć, tym bardziej, że na swoim torze. Brakuje nam czwartego zawodnika i to nam brakuje, bo ani Schneider, ani Duda na razie no, nie jadą tak, jak ja bym chciał. Niemniej uważam, że jest to po prostu zawody, w których oni mają przede wszystkim się uczyć. Nie jesteśmy jeszcze na etapie wygrywania. Niech pan nam powie, kiedy można się spodziewać, że właśnie ta młodzież, która w tym sezonie tak naprawdę jeździ, będzie liczyła się na krajowych torach już wśród seniorów? Przypuszczam, że już w przyszłym roku będzie, zresztą już dzisiaj widać, że zaczynają się pokazywać. Po prostu ilość startów zaczyna procentować. Wróćmy do składu seniorowskiego. No poważne problemy składowe, kontuzja Tudzieża, Gomulskiego. Jak wygląda w tej chwili skład Polonii, jeżeli chodzi o żużlowców seniorów? No rzeczywiście, mamy izbę przyjęć szpitala. Dlatego, że to co pan mówił, mamy rzeczywiście, wypadł nam zespołu Waldek Cieślewicz, który w końcu robił średnio te 8-10 punktów. Gomulski może akurat w tym roku no, nie pokazał się. No i najważniejsze jeszcze Geniu. Tudzież jesteśmy rzeczywiście w bardzo no, trudnej pozycji. Przeto klub sięgnął po wzmocnienia zespołu i na razie trwają negocjacje. Przypuszczam, że już niedługo zostaną sfinalizowane. Chodzi o zawodnika Ostrowa Lotosiego. Czy on będzie, jak będzie startował, trudno mi w tej chwili powiedzieć. Po prostu on w tym roku się nigdzie nie pokazał. W ubiegłym roku jeździł w Lublinie, teraz nie wiem, czy tam mu sprzęt nie pasował. W Ostrowie też ze zmiennym szczęściem jeździł. No uważam, że jeżeli będzie chciał naprawdę, przypuszczam, że w jakiś sposób uzupełni te braki. Kiedy możemy spodziewać się, że wystartuje Eugeniusz Tudzież, Jacek Gomulski, czy już Waldemar Cieślewicz? Kiedy oni powrócą na tor? Gomulski, przypuszczam, że wystartuje w Częstochowie. Natomiast Waldek Cieślewicz, to jest dopiero leży w gestii lekarzy. Przypuszczam, że gdzieś na koniec miesiąca, jeżeli będzie pozytywna opinia lekarska, może wystartuje. Natomiast Egenek Tudzież w podobnym terminie. Także dopiero w lipcu możemy się spodziewać powrotu z naszych zawodników, tych, o których mówiłem. No to czekamy w takim razie dla młodzieżowców i na pierwsze starty. Dziękuję bardzo. Są to najpiękniejsze chyba zawody do oglądania. Takie jest moje zawsze było zdanie. Lubię po prostu młodzieżowe zawody. Jest to autentyczna walka. Szkoda, że kibic nie dopisuje, a jest no, naprawdę na co popatrzeć. Drugi rzut młodzieżowych drużynowych mistrzostw Polski na torze w Bydgoszczy. Spotykają się tu drużyny gospodarzy, czyli Polonii Bydgoszcz, JG Łódź, Unii Leszno i Stali Gorzów, oczywiście drużyny młodzieżowe. Przed nami piąty wyścig zawodów. Zobaczymy w tym wyścigu w kasku czerwonym Marcina Ryczka, w kasku niebieskim Roberta Woźniaka, w kasku białym Damiana Balińskiego i w kasku żółtym Piotra Rackiego. Piotr Racki to zawodnik rezerwowy zespołu gorzowskiego. Startuje za Krzysztofa Cegielskiego, kontuzjowanego w poprzednim czwartym biegu. Ten bieg powtarzany był dwukrotnie. Najpierw nierówno poszła taśma startowa, potem upadek, w którym uczestniczyli właśnie Krzysztof Cegielski i bydgoszczanin Marcin Ryczek. Krzysztof Cegielski trafił do szpitala, Wojciech Malak poobijany jest w parkingu, a teraz już Ryczek, Woźniak, Baliński i Racki, bieg piąty. Wystartowali i doskonale zawodnik w białym kasku, czyli Damian Baliński, i zawodnik w kasku czerwonym, czyli Marcin Ryczek. Ci dwaj zawodnicy do tej pory zgromadzili po 3 punkty, wygrywali swoje biegi i wiadomo było, że między nimi rozstrzygnie się walka o zwycięstwo w tym biegu. Prowadzi Baliński, Ryczek jest drugi, na trzeciej pozycji w żółtym kasku Piotr Racki i na czwartym daleko z tyłu Robert Woźniak. Baliński prowadzi już ze sporą przewagą nad Marcinem Ryczkiem. Baliński był szybszy na starcie, ale zapewne zauważyli Państwo, że ta dwójka zawodników, to znaczy i Baliński, i Ryczek, po prostu o klasę lepiej
od pozostałych dwóch zawodników wystartowała. Nic na razie się nie dzieje, no i niestety taki mniej więcej przebieg mają do tej pory przynajmniej zawody bez walki. Zawodnicy jadą gęsiego, bez jakichś specjalnych emocji związanych z walką na torze. Prowadzi Waliński, drugi jest Marcin Ryczek, trzeci Radzki, a czwarty Woźniak. No i w takiej kolejności chyba skończą. Tak jest, Waliński pierwszy, Marcin Ryczek drugi, trzeci w żółtym kasku Piotr Radzki, a czwarty dopiero w tej chwili linię mety mija Robert Woźniak. Przed nami szósty wyścig dzisiejszych zawodów. Zobaczymy w nim od krawężnika w czerwonym kasku Dariusza Patynka, który zastąpił Severna Schneidera. To oczywiście reprezentant gospodarzy. W kasku białym pojedzie Andrzej Szymański. W kasku żółtym z trzeciego pola startowego Paweł Nizioł. I w kasku niebieskim zawodnik JG Łódź Marcin Piec. Gotowi do startu? I wystartowali. Bardzo dobrze Dariusz Patynek. Najszybszy na starcie. On jak na razie prowadzi, o drugie miejsce zacięta walka, teraz tam po zewnętrznej zaatakował bardzo zdecydowanie Paweł Nizioł, on prowadzi, na drugim miejscu jest teraz Patynek, na trzecim miejscu w białym kasku, przepraszam, w niebieskim kasku Marcin Piec na końcu, a na trzecim miejscu w białym kasku atakuje teraz zawodnika gospodarzy Andrzej Szymański, on jest na drugim miejscu, prowadzi Paweł Nizioł, Andrzej Szymański jest drugi, trzeci Dariusz Patynek, a Marcin Piec zamyka stawkę na czwartym miejscu. Prowadzi dość zdecydowanie w żółtym kasku Paweł Nizioł, ale zbliża się do niego dość zdecydowanie Andrzej Szymański. Zwłaszcza na łukach ta przewaga zawodnika Stali Gorzów maleje. No ale chyba dowiezie te cenne dla swojego zespołu 3 punkty. Prowadzi cały czas Nizioł, na drugim miejscu Szymański, trzeci jest Dariusz Patynek. A daleko, daleko z tyłu na czwartym miejscu Marcin Piec. Ostatni łuk, jeszcze jeden atak po zewnętrznej. Bardzo zdecydowany atak Szymańskiego, nieskuteczny. Tak więc pierwsze miejsce i 3 punkty dla Pawła Nizioła. Drugie miejsce, 2 punkty dla Andrzeja Szymańskiego. 1 punkt dla Dariusza Patynka. I bez punktu w tym szóstym wyścigu Marcin Piec z JG Speedway Łódź. A teraz już wyścig siódmy. Zobaczymy w nim w żółtym kasku Mariusza Staszewskiego, w białym Adama Skórnickiego, w niebieskim Pawła Świerzba i w czerwonym Mirosława Dudę. Wyścig siódmy, gotowi do startu. Wystartowali, znakomity start w białym kasku Adama Skórnickiego. O drugą pozycję walczy tam Mariusz Staszewski. On jest teraz na drugim miejscu, na trzecim miejscu Paweł Świerzba, a na czwartym Seweryn, przepraszam, Mirosław Duda. Mirosław Duda nie liczy się w rozgrywce, a tam przed moment wydawało się, że pozycja Mariusza Staszewskiego będzie zagrożona, bowiem zbliżył się do niego Paweł Świerzb. Teraz już jakby wszystko jasne, zawodników dzielą kilkumetrowe odległości. Prowadzi ze sporą przewagą Adam Skórnicki. Na drugim miejscu w żółtym kasku Mariusz Staszewski, na miejscu trzecim w kasku niebieskim Paweł Świerzb, a Mirosław Duda daleko, daleko z tyłu. Bardzo duża strata do jadącego na trzecim miejscu Pawła Świerzba. Rozpoczęli ostatnie okrążenie. No cóż, proszę Państwa, patrząc na tych młodych zawodników, widać, że technicznie jeszcze mają sporo do zrobienia. W tym momencie kończą pierwszy Adam Skórnicki, drugi Mariusz Staszewski, trzeci Paweł Świerzb, a czwarty Mirosław Duda. A ostatecznie zawody te zakończyły się zwycięstwem młodych żużlowców Unii Leszno, którzy zdobyli 53 punkty. Drugie miejsce wywalczyła Stal Pegro Gorzów, 30 punktów. Trzecie Polonia Jęczenka Bydgoszcz, 26. I na ostatniej pozycji uplasowali się żużlowcy Jaga Łódź, zdobywając 10 punktów. Łódź zdobył dla swoich walk 1 punkt, bez punktu Mirosław Duda. Biegłą niedzielę nie była zaplanowana kolejka ligowa, ale odbyło się jedno rozegrane awansem spotkanie. Zanim jednak o nim opowiemy, cofniemy się do wydarzeń siódmej rundy drużynowych mistrzostw Polski i przeniesiemy się do Rzeszowa. Trzeba po prostu włożyć dużo pracy. Jeśli chłopcy będą tak solidnie pracować jak przez ten tydzień, na pewno liga jest realna, żeby ją uratować.
No właśnie, jak przebiegały przygotowania przed tym jakże trudnym meczem, meczem ostatniej szansy? No przede wszystkim technika, taktyka, umiejętności po prostu wyprzedzania, bo oni tego nie potrafili. To, myślę, że to przyniesie efekty w postaci wygrania meczu. Czy sądzi pan, że z tym zespołem, którym pan dysponuje w chwili obecnej, można zacząć wygrywać? Można, oczywiście. Tak wypowiadał się przed meczem Stali Wanpur z Włókniarzem Częstochowa nowy trener rzeszowian Grzegorz Kuźniar. Dotychczasowy szkoleniowiec Stanisław Kępowicz przyglądał się jego poczynaniom jako zwykły kibic. Niestety, wbrew optymistycznym wypowiedziom przed meczem, podopieczni Kuźniara przegrali różnicą 10 punktów. Tym razem zawiódł Grzegorz Rempała, zdobywając tylko 3 punkty w 4 startach. Po meczu nowy trener nie krył swego rozczarowania jego postawą. Gdyby zarząd się zgodził na moje warunki, że po prostu będą tu pracować tylko miejscowi ludzie, to dzisiaj chyba by było inaczej. Jeśli zawodnik wygrywa z zawodnikiem gościu całą prostą, a później z pierwszych pozycji spada na czwartą, to tu, to jest naprawdę, no, wiadomo o co chodzi. No. Czy nie uważa pan, że źle zaczęło się dziać jednak dopiero w drugiej części zawodu? No w tych biegach co jechał Rempała, no. Ale było też kilka defektów, choćby Kuciapy czy Trojanowskiego nie, nawet w ostatnim. Proszę pana, ja stwierdziłem, niczym objąłem funkcję, że koi mechaników i wtedy by było inaczej. Działacze mnie przekonali, że jednak, no ale widać, że w tych drużynach, gdzie po prostu są swoi ludzie, to można, na których można ufać, na pewno można liczyć na wyniki, a w tej chwili nie wiem, jak się to wszystko teraz rozstrzygnie, ale gdy ja będę miał coś do powiedzenia, to Rempała na pewno do końca sezonu nie będzie jeździł. Przed wami zatem kolejne trudne mecze, wyjazdowy w Bydgoszczy, później u siebie za trasą Wrocław. Będę się koncentrował na Wrocławiu, żeby z Wrocławiem wygrać mecz. Sprawy związane z obsadą właśnie funkcji opiekuna Stali Wanpur Rzeszów już się do końca wyjaśniły. Tak, jest wszystko wyjaśnione. Myślę, że zostało wszystko uregulowane. Zawodnicy są zadowoleni. Chyba pozostała część działaczy, sponsorów również. Ja nie ukrywam też radości, że mogłem powrócić do tego zespołu, ponieważ no, żyłem się z tym młodym zespołem i chciałem po prostu do końca dojechać ten sezon. Wygrać mecz z Atlasem Polsat. Taki był cel Grzegorza Kuźniara. Ale w spotkaniu tym zespół prowadził znowu Stanisław Kępowicz. I był to powrót bardzo udany. Drużyna Stali zmobilizowała się maksymalnie na mecz z liderem Ekstraklasy, w którego składzie zabrakło Tomiego Knudsena oraz kontuzjowanych Wojciecha Załuskiego i Bartłomieja Bardeckiego. Gospodarze już od pierwszego biegu uzyskali przewagę. Para Grzegorz Rempała, Rafał Trojanowski pokonała 4-2 duet Dariusz Śledź, Krzysztof Jankowski. Stal wreszcie jeździła tak, jakby tego życzyli sobie jej kibice. Po 8 porażkach w końcu przyszło także zwycięstwo. Wśród gości bardzo dobrze pojechali Dariusz Śledź, Tomasz Topinka i Piotr Protasiewicz. Ale nie wystarczyło to, aby pokonać ostatni zespół w tabeli. W szeregach gospodarzy wyróżnili się natomiast Grzegorz Rempała, Piotr Winiarz i walczący właśnie z Dariuszem Śledziem o pierwszą pozycję w ostatnim wyścigu Janusz Ślączka, kask niebieski oraz Anglik Andy Smith, kask czerwony, który zdążył z włoskiego Lonigo dotrzeć na czas do Rzeszowa. Panie Piotrze, w obecności 30 tysięcy widzów wygrali z Polonią Bydgoszcz. Pojedynek był bardzo zacięty. Po 7 biegach gospodarze prowadzili 10 punktami. Goście aż 3 razy sięgali po rezerwę taktyczną. Pierwszy za Latosiego pojechał w parze z Gustafsonem Tomasz Golob. Obaj jednak przegrali z dobrze spisującym się Drabikiem. Niewiele wniósł również Jacek Golob, który jadąc z Zagomulskiego przyjechał trzeci. Dopiero za trzecim razem goście minęli linię mety na 2 pierwszych miejscach i zniwelowali przewagę gospodarzy do 4 punktów. Końcówka należała jednak do Włókniarza, którego zawodnicy wygrali 2 ostatnie biegi i całe spotkanie 48-42.
Start Gniezno to zespół, o którym się mówi, że nie ma lidera i to świadczy o jego sile. W meczu za Patorem goście wypadli przeciętnie, wygrywając zaledwie jeden wyścig. Słabo wypadli w obu zespołach cudzoziemcy. Po 12 wyścigach Apator prowadził 44-28 i wiadomo już było, że wygra. W ostatnim występie Krzyżaniak z Bajerskim wygrali podwójnie z Pfeifferem i Sawiną, ustalając wynik spotkania na 55-35. Po tym zwycięstwie zwiększyły się szanse na udział Apatora w rozgrywkach play-off. W ostatniej kolejce pierwszej rundy żużlowej Ekstraklasy komplet zwycięstw gospodarzy. Najwyżej wygrała swoje spotkanie Polonia Piła. Mecz Stali Rzeszów z Atlasem rozegrano awansem. Nowym liderem został Włókniarz Częstochowa. Indywidualnych mistrzostw świata na żużlu rozgrywane w Bydgoszczy skupił na starcie aż 6 Polaków. Faworytem imprezy był Tomasz Golob z bydgoskiej Polonii Jutrzenki, choć pozostali Polacy nie kryli apetytu na awans. Myślę, że tyle będzie bardzo ciężko, dlatego że jeździ dużo Polaków. Myślę, że będzie cięcie między sobą, tym bardziej, że jedziemy w pieszych biegach. Wszyscy się spotykają praktycznie między sobą. Ja myślę, że mamy szansę zakolikować się wszystkim. W bydgoskim półfinale zabrakło Rifa Sajdgarijewa, który w ligowym spotkaniu brał udział w karambolu i od kilku dni znajduje się w stanie krytycznym. Jego miejsce zajął Łotysz Nikołaj Kokins, ale nie odegrał on znaczącej roli. W biegu czwartym spotkali się Antonin Szwab, Tomasz Golob, Robert Bart i Rinat Mardanshin. W połowie pierwszego okrążenia Rosjanin zbyt śmiało zaatakował prowadzącego Polaka. Tomasz Golob upadł, a sędzia zawodów Józef Ezelt z Austrii podjął dość kontrowersyjną decyzję dopuszczającą do ponownego startu wszystkich czterech zawodników. W powtórce Tomasz Golob przegrał start, przez dłuższy czas jechał na trzeciej pozycji za Mardanshinem i Robertem Bartem. Po ładnej walce Tomasz minął Niemca, ale tuż przed końcem wyścigu zdefektował mu motocykl i bydgoszczanin spadł na trzecią pozycję. Wygrał Mardanshin, wyprzedzając na mecie Szwaba. Robert Bart upadł i wyścigu nie ukończył. Po 19 wyścigach pewni awansu byli Jacek Krzyżaniak, Sławomir Drabik i Roman Jankowski. W biegu ostatnim wystartowali Jacek Krzyżaniak w kasku czerwonym, Tomasz Golob w niebieskim, Tomasz Bajerski w białym i Mirko Wolter w żółtym. Najkorzystniej byłoby, gdyby wygrał Tomasz Bajerski, drugi byłby Tomasz Golob, trzeci Jacek Krzyżaniak, czwarty Mirko Wolter. Wtedy cała trójka Polaków awansowałaby. Popatrzmy, wystartowali znakomicie Tomasz Golob, dobrze Jacek Krzyżaniak, dobrze Tomasz Bajerski. Tomasz Bajerski przy krawężniku i... Jak rozstrzygnie się ten bieg? Prowadzi Tomasz Golob, drugi Jacek Krzyżaniak, trzeci Tomasz Bajerski, czwarty zgodnie z przewidywaniami Mirko Wolter. Tomek Bajerski teraz bardzo ostrą szarżą próbuje wyprzedzić Tomka Jacka Krzyżaniaka. Jacek Krzyżaniak cały czas drugi. No i nie chce mi się wierzyć, żeby Jacek Krzyżaniak nie pozwolił zdobyć tych ważnych dwóch punktów swojemu klubowemu koledze. Tomek Golob bardzo szeroko i bardzo daleko z przodu. Jacek Krzyżaniak drugi, trzeci Tomasz Bajerski, czwarty Mirko Wolter. Tomasz Golob nie ogląda się na kolegów z reprezentacji, nie ogląda się na rywali. Prowadzi zdecydowanie, a startuje na motocyklu swojego brata Jacka. Te pierwsze dwa niezbyt udane starty Tomasza Goloba spowodowały, że zmienił motocykl. Przesiadł się na jawę z leżącym silnikiem, która jest motocyklem właśnie starszego z braci Golobów. Tomasz Golob daleko z przodu, Jacek Krzyżaniak drugi. Teraz puszcza Tomka Bajerskiego na ostatnim łuku. Puści, tak. Po tym wyścigu po 12 punktów na swoim koncie mieli Jacek Krzyżaniak, Sławomir Drabik i Roman Jankowski. W wyścigu dodatkowym zwyciężył Jankowski, wyprzedzając Krzyżaniaka i Drabika. Poziom był wyrównany, zwłaszcza pod koniec zawodu wyrównało się po 12 punktów. Trzech zawodników świadczy o tym, że ten poziom był dosyć wyrównany i musiały być biegi dodatkowe. Znakomita postawa, po prostu jesteśmy zawodnikami, przyjaciółmi z jednego klubu i to jest normalne, wydaje mi się, to żadna znakomita postawa. Do finału w Abensbergu awansowali Roman Jankowski, Jacek Krzyżaniak, Sławomir Grabik, Tomasz Golob, Tomasz Topinka, Robert Bart, Rinat Marda. Wybrać dla Państwa innego meczu jak spotkanie 9. rundy drużynowych mistrzostw Polski pomiędzy Włókniarzem Malma Częstochowa a Polonią Jutrzenką Bydgoszcz. Włókniarz Częstochowa walczy w tym spotkaniu o pozycję lidera. Liderem w pierwszej lidze był bardzo dawno, dlatego też wszyscy kibice zgromadzeni tu na stadionie oczekują po pierwsze bardzo ostrej, fascynującej walki, a po drugie, że po zakończeniu będą się cieszyć ze zwycięstwa swoich ulubieńców. Zapraszam Państwa na skrót najciekawszych fragmentów z tego spotkania. Na ten mecz mimo ogromnego upału przyszło prawie 25 tysięcy ludzi. Żużlowcy z obu zespołów wiedzieli, czego kibice od nich oczekują. Stres powodował różnego rodzaju reakcje czołowych zawodników. Posłuchajmy. To jest sport. Tak samo jak Rzeszów przyjechał do Bydgoszczy przegrać, a o mało to nie zrobiłby niespodzianki, możemy ten mecz wygrać, a nie musimy. Ja cały czas chciałbym,
żeby oceniano przede wszystkim mnie i moją jazdę, moje drużyny, że my przyjeżdżamy się bawić, a nie prowadzić wojny z kimkolwiek. Także my przyjechaliśmy tutaj się bawić przede wszystkim i jeżeli przegramy, to będzie też nasz sukces, że wyjechaliśmy stąd stali i zdrowi i przegraliśmy. I życzymy tego Częstochowie, żeby wygrała. Z czego wynika tak znakomita postawa jak do tej pory? Przede wszystkim z tego, że często przebywam w radiowozach Izba Wytrzeźwień. To jest moja cała rozrywka. A na to, że to jak widać, różnie bywa. Raz na wozie, raz pod wozem. Teraz tak troszeczkę poważniej, Sławku. Za 3 dni półfinał kontynentalny w Bydgoszczy. 4 lata temu byłeś 10. żużlowcem świata. Czy uważasz, że w tej formie no Grand Prix jest osiągalne? To zależy, o której godzinie mnie z lokalu wyciągnął. To jest główny problem. Jacek Gollop i Sławomir Drabik należeli jednak do najlepszych w swoich zespołach. A w jeździe tego ostatniego nie można było się dopatrzeć śladu nocnych eskapad. W biegu 6 Drabik w kasku czerwonym popisuje się kapitalnym atakiem po zewnętrznej, wyprzedzając od razu 2 zawodników gości, Tomasza Goloba i Henrika Gustafsona. Ten manewr był tak skuteczny, że zaskoczeni rywale nie byli już w stanie podbierać się i doścignąć częstochowianina. A Drabik zaczął fetować swój sukces nad tą groźną parą już po przejechaniu pierwszego okrążenia. Każde następne kończył na jednym kole. Ogromnego pecha miał tego dnia nowy zawodnik Polonii, Marek Latosi. W tym sezonie nie startował on jeszcze w żadnym meczu ligowym. W feralnym dla niego biegu 13 najpierw wywrócił się tuż po starcie po małej kolizji z obcokrajowcem gospodarzy Joe Screenem. Zobaczmy, jak do tego doszło. Trudno ocenić, czy nie było w tym niczyjej winy. W każdym razie sędzia dopuścił do powtórki całą czwórkę. Spod taśmy najszybciej wychodzi Gustafsson i zabezpiecza pierwszą pozycję. Drugi jest Screena, za nim Robert Przygódzki. Ale Latosi kask biały wyprzedza częstochowianina i zajmuje 3. pozycję. I nagle dochodzi do bardzo groźnie wyglądającego upadku. Latosi po wyjściu z łuku nie opanowuje motocykla i z dużą szybkością uderza w bandę. Natychmiast jednak podrywa się i przebiega kilka metrów, bojąc się, że za chwilę nadjadą jego partnerzy. Latosi miał w tym pechu dużo szczęścia. Lepiej nie myśleć, co stałoby się, gdyby uderzył nie w elastyczną część bandy, a w żelazny słupek. Po krótkim czasie ten twardy żużlowiec doszedł do siebie. Wydaje się to nieprawdopodobne, ale nic mu się nie stało. Przed biegami nominowanymi włókniarz prowadził 41-37. Polonia walczyła jak zwykle do ostatniego wyścigu. Ale wynik spotkania rozstrzygnął się jednak w 14 pojedynku. Sławomir Drabik, kask niebieski, pokonuje Gustafsona, a Janusz Stachyra radzi sobie z Jackiem Gomulskim. Para włókniarza wygrywa 4-2 i bez względu na rezultat ostatniego biegu włókniarz Malma może cieszyć się ze zwycięstwa oraz objęcia pozycji lidera żużlowej ekstraklasy. Ostatni raz takie wydarzenie miało miejsce ponad 20 lat temu. Wiceliderem w tabeli została drużyna Stali Pergo Gorzów, która na własnym torze pokonała Unię Tarnów. Dla gości, którzy znajdują się w bardzo trudnej sytuacji, każdy mecz jest niesłychanie ważny. W Gorzowie jak zwykle bez zarzutu spisał się Toni Rickardson, swoje dorzucili także bracia Jacek i Tomasz Rempałowie, ale pozostała 5 uzbierała zaledwie 5 punktów. Żużlowcy Unii odnieśli aż 10 indywidualnych zwycięstw, ale mimo to przegrali mecz 50-40. Panie Zanonie, chyba nie spodziewał się pan, że zwycięstwo przyjdzie Stali tak łatwo? No na początku było łatwo, no później jednak zespół Unii Tarnów pozbierał się, no i
całkiem przyzwoicie zaczęli jeździć, wygrywać biegi. No i myślałem, że tak będzie od początku. Nigdy nie należy lekceważyć żadnego przeciwnika. Unia Tarnów naprawdę jest to dobry zespół. No po prostu dzisiaj mieli mniej szczęścia. W niedzielę rozpoczyna się już druga runda żużlowej ekstraklasy. Relacje z najciekawszych spotkań jak zwykle w środę w Motowiadomościach. Zrobię wszystko, żeby pokonać swoich rywali. Natomiast o jednej sprawie nie można zapomnieć, o zdrowiu. To jest podstawowa rzecz u każdego sportowca. I jeżeli ktoś zapomina o swoim zdrowiu czy o swoim nieszczęściu, to po prostu nie powinien się zajmować sportem. Szwab, Golob, Bartim, Mandarszyn, wyścig czwarty, gotowi do startu. I znakomicie Tomasz Golob. Już na linii 30 metrów, daleko, daleko z przodu. Na drugim miejscu przez moment był w czerwonym kasku Antonin Szwab, a teraz proszę spojrzeć, co się dzieje. Tomasz Golob leży na torze, zaatakowany bezpardonowo przez Rinata Mandarszyna. Bieg naturalnie przerwany, za chwileczkę zostanie powtórzony i na pewno nie w czteroosobowym składzie, bo któryś z zawodników musi zostać wykluczony, wyścig został przerwany. Sprawca jego przerwania musi zostać wykluczony. Polakom potrzebne są punkty. Zwłaszcza Piotrowi Świstowi, który jak do tej pory ma tylko jeden na swoim koncie. I znów Rinat Mardanszyn, bardzo dobrze przygotowany do dzisiejszych zawodów. Dalej Piotr Świst, Jacek Krzyżaniak na trzeciej pozycji i Antonin Kasper czwarty. Tu Piotr Świst, oj, chyba przeholował trochę, bardzo ostro pojechał, przewrócił się. No i jeśli nie podniesie się z toru, wyścig zostanie przerwany. Tak, w tej chwili sędzia zdecydował, że wyścig zostanie przerwany. No niezbyt dobra sytuacja dla Polaków. Drugi upadek Polaka w dzisiejszym półfinale. Miejmy nadzieję, że nic się Piotrowi Świstowi nie stało, ale podejrzewam, że sędzia wykluczy Polaka z tego wyścigu. Sławomir Drabik. Trzecie pole startowe. Został na starcie. Bardzo blisko siebie, żeby to się nie skończyło wywrotką, a więc jednak kolejny upadek w dzisiejszym półfinale. Ta zażarta walka świadczy właśnie o tym napięciu, olbrzymim napięciu. I zawodnicy walczą o każdy metr na torze. Tomasz Topinka przewrócił się. Ciekawy jestem decyzji. Za chwilę wyścig będzie powtórzony. Wystartowali. Oj, proszę Państwa, kolejny upadek. Spieli się motocyklami. W kasku białym Tomasz Topinka i w kasku niebieskim Piotr Świst. Dla Piotra Śwista jest to już drugi upadek w tym turnieju, w tym półfinale. No miejmy nadzieję, że nic się nie przytrafiło obu zawodnikom. Bardzo nerwowa atmosfera, widać, że zawodnicy chcą awansować do Abensbergu. Utyka Tomasz Topinka, miejmy nadzieję, że nie jest to kontuzja. Powoli podnosi się z toru Piotr Świst. No i ciekaw jestem, jaka będzie decyzja sędziów.